podcast Mitologia Coachingu, Piotr Pilipczuk, trener coachingu, International Coaching Community. Odcinek 29. Mit 27. Profesjonalny coach poradzi sobie z każdym klientem. Jest jasne, że im bardziej świadomy człowiek, tym lepiej wie, że nie poradzi sobie z każdym. Nawet gdyby mógł, to po co sobie z kimś radzić, jeśli ktoś inny po prostu może z nim spokojnie pracować? W tej sprawie mam bardzo prostą zasadę. 80% ludzi serdecznie zapraszam, zaś pozostałe 20% zapraszam do innego coacha. Wiem, że nie każdy pasuje do każdego. Profesjonalista nie porywa się na wszystko, co tylko może. Określa zakres swojego działania, wartości, którymi się kieruje, metody, których używa w pracy. Określa model, w którym się porusza. Nikt nie robi wszystkiego i nie pracuje z każdym. Mógłbym teraz wymienić ogromną ilość poważnych zakłóceń typu różnice kulturowe, przekonania religijne, idee polityczne, kolor skóry, język i wiele innych rzeczy. Jednak to są drobiazgi. Najważniejsze jest bowiem to, że niektórzy ludzie nie dogadują się z innymi niektórymi ludźmi. Tak po prostu. Gdy się spotykają, natychmiast źle czują się w swojej obecności. Tak jest i już. Nie chodzi o udowadnianie komukolwiek, że się da. Po co? To zbędna strata czasu i zbędna strata energii. Coaching nie jest wyścigiem w mistrzostwach świata. Nikt nie musi być najlepszy. Nikomu i niczego nie trzeba udowadniać. Wystarczy robić swoje i w zgodzie z samym sobą. Nic na siłę. Owszem, to wymaga pokory, dojrzałości, dystansu do spraw i ludzi, ale nade wszystko wymaga dystansu do samego siebie. To spore wymagania, ale nikt nie obiecywał, że zawsze będzie prosto i łatwo. Są różne typy ludzi. Wszechświat jest pełen różnorodności. I tak jest wystarczająco dobrze. Po co to zmieniać? Po co się naginać? Nie twierdzę, że powinno się rezygnować z byle powodu. W czasie coachingu zdarzają się bardzo różne sytuacje i czasem trudno jest kogoś wytrzymać przez chwilę, tak po ludzku. Lecz najczęściej są to tylko chwile i bardzo często są to chwile przełomowe dla procesu. Wiele emocji się wtedy może wyzwolić i z tym należy sobie umieć poradzić, ale to troszeczkę inna kwestia. Podsumowując krótko. Można się nauczyć miliona różnych technik i je stosować, by pracować z każdym. Jednak pojawia się też pytanie, czy jest się wtedy w kontakcie z klientem i jego sprawami, czy jedynie z własnymi technikami. I kolejny raz pojawia się najważniejsze pytanie – po co? W moim odczuciu coach, który chce sobie poradzić z każdym, nie radzi sobie z samym sobą. Jego uwaga jest nie tam, gdzie być powinna. Zajmuje się nie tym, czym powinien się zająć.